Inflacja w Polsce przystopowała, jej poziom nie rośnie tak jak parę miesięcy temu, ale spadki inflacji też pozostawiają dużo do życzenia. Po prostu wzrost cen w dalszym ciągu jest znaczący. Jak sytuacja będzie się kształtowała w przyszłości? Jak zareaguje Rada Polityki Pieniężnej i jak powinna zareagować Rada Polityki Pieniężnej? O tym będę rozmawiał z moim pierwszym gościem, panem Marcinem Mazurkiem, głównym ekonomistą mBanku. A potem porozmawiamy o wzroście gospodarczym, czy tutaj mamy powody do optymizmu. Moim gościem będzie pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Marcin Piasecki, Rzecz o Biznesie, zapraszam. A moim gościem jest pan Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Dzień dobry. Dzień dobry. W Polsce zmagamy się z wysoką inflacją, mówimy o drożyźnie, no te poziomy ciągle mimo spadków są bardzo, ale to bardzo niepokojące. Natomiast na świecie pojawiły się bardzo ciekawe prace analityczne dotyczące przyczyn tej inflacji, którą mamy, zresztą nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach świata i całego mechanizmu, który jej towarzyszy. Gdyby pan mógł opisać, jak to wygląda i do jakich wniosków dochodzą zarówno badacze, jak i państwo analitycy w banku. Moim zdaniem dochodzi do ponownego odczytania takich strzępków informacji, które mieliśmy do tej pory i złożenia ich od nowa w tą taką inflacyjną układankę. Takim najbardziej chyba wpływowym artykułem, bardzo zresztą świeżym, jest artykuł Oliviera Blancharda i Bena Bernanke. No, tych panów w środowisku ekonomicznym nie trzeba przedstawiać. Oni napisali artykuł o tym, co było źródłem inflacji w czasie pandemii. To mniej więcej wiemy, co było, bo na ten temat powstało mnóstwo opracowań. Natomiast najciekawszym wnioskiem z ich artykułu jest to, że spodziewaliśmy się, że rynek pracy pełnił bardzo dużą rolę w podwyższaniu inflacji w 2021 roku. Natomiast rynek pracy w zasadzie według ich badań dopiero teraz tak naprawdę przejął rolę kierowcy w kształtowaniu inflacji. I niesie to ze sobą naprawdę duże skutki w postrzeganiu polityki pieniężnej. To znaczy, w bardzo telegraficznym skrócie, możemy mieć nawet do czynienia z takim wahnięciem inflacji teraz w dół, natomiast nie ma to żadnego związku z tym, gdzie inflacja będzie w tak zwanym średnim terminie, czyli w terminie, w którym celują w nią banki centralne. Albo innymi słowy, dopóki nie zostanie opanowany wzrost płac nominalnych, powrót inflacji do celu nie jest pewny. A proszę mi powiedzieć, jakie instrumenty służą temu, żeby opanować wzrost płac? No to tu jest już bardziej skomplikowana sprawa, bo można to robić tak naprawdę na wiele sposobów. No, w grę wchodzą na pewno jakieś czynniki regulacyjne, czyli są pewne elementy, których można unikać, jeśli, i to powtarzam, jeśli za cel przyjmiemy sobie ograniczenie dynamiki płacowej. W Polsce płaca minimalna wzrośnie znowu o 20% w przyszłym roku. Gdyby wzrosła o mniej, to pewnie dałoby się ten wzrost płac bardziej utemperować. Ale jakby odchodząc od czynników regulacyjnych, podstawową jakby determinantą tego, gdzie są płace, jest koniunktura, powiedzmy warunki popytowo-podażowe na rynku pracy, no i oczekiwania inflacyjne. No i teraz dzieląc tego słonia na dwie lub trzy części. Od strony podażowej, przejdźmy na rynek polski, bo tak będzie łatwiej. Jest. Od strony podażowej rynek pracy w Polsce jest ciasny, mocny. Firmy cały czas dość mocno poszukują pracowników i cały czas mają problemy z wypełnianiem wakatów. No to oznacza, że tych pracowników na rynku jest mało. Mało albo mają tak naprawdę kwalifikacje, które nie odpowiadają popytowi ze strony przedsiębiorstw. Tak czy inaczej mało. Demografia w Polsce niekorzystna. Sytuacja podażowa na rynku pracy no raczej nie będzie się zmieniać bardzo in plus, raczej będziemy się tu poruszać in minus, powiedzmy w jakichś tam granicach, ale raczej in minus na przestrzeni kolejnych lat. Popyt na pracę to z kolei funkcja koniunktury gospodarczej. W tym momencie koniunktura siada, powiedzmy, że jest słaba. Jesteśmy gdzieś w jakimś dołku koniunkturalnym. Widać, że ten popyt na pracę, on się trochę obniżył. Natomiast wydaje się,
Wydaje się, bo nie mamy jeszcze potwierdzenia w danych, to będzie można dopiero stwierdzić, gdy to pobadamy troszeczkę dłużej. Wydaje się, że firmy bardzo niechętnie zwalniają, to znaczy po pierwsze mają jakieś poduszki finansowe, ich zyski wyglądają wciąż całkiem nieźle, więc są w stanie płacić wysokie płace nominalne. I przede wszystkim firmy na pewno widzą to ciężkie otoczenie, w którym funkcjonują, to znaczy otoczenie, w którym zwalniając pracownika, no można go już później nie zobaczyć albo mieć problemy ze znalezieniem chociażby podobnego później. Więc firmy trochę są obecnie w takim stanie wyczekiwania, to znaczy w odróżnieniu od poprzednich epizodów takich spowolnieniowo-recesyjnych mamy mało zwolnień de facto i wydaje mi się, że ta sytuacja nie będzie się jakoś diametralnie zmieniać, a przed nami jakieś tam ożywienie, więc też możemy mieć wyższy popyt na pracę. No i trzeci element, ogarnęliśmy podaż, ogarnęliśmy popyt, teraz oczekiwania inflacyjne. To jest czynnik taki w miarę oczywisty. Tam, gdzie są oczekiwania inflacyjne pracowników, tam jest pensja mniej więcej, której oczekiwaliby od pracodawcy. My mierzyliśmy te oczekiwania w Polsce. No, może mierzyliśmy to za dużo powiedziane, bo mierzy je GUS w ankietach. My natomiast przypisaliśmy tym oczekiwaniom liczbę, stosując różne metody statystyczne. I naszym zdaniem te oczekiwania są między 10 a 12% teraz. Wiele osób zwraca uwagę, że te oczekiwania obniżą się w najbliższym czasie, bo polskie oczekiwania inflacyjne są z reguły adaptacyjne, to znaczy one reagują na bieżącą inflację, czyli bieżąca inflacja się trochę obniży, więc obniżą się oczekiwania inflacyjne. Nie wiemy tego, czy tak będzie. Można w tym momencie zakładać, że niekoniecznie. Musimy pamiętać, że w Polsce w zasadzie przez ostatnich 20 lat nie mieliśmy epizodów tak wysokiej inflacji, więc można też postawić równie dobrze tezę, że te oczekiwania być może nie będą się kształtowały na poziomie 100% w przyszłych kwartałach, natomiast to będzie jakiś tam solidny jednocyfrowy wynik, powiedzmy w okolicach 10. To, co jakby odróżnia te oczekiwania inflacyjne od tego, co widzieliśmy w przeszłości, to jest pewna destabilizacja oczekiwań długoterminowych. To widać z ankiet, które zbiera Narodowy Bank Polski. Zwykle było tak, że te oczekiwania krótkoterminowe, powiedzmy, że konsumenckie, one chodziły z inflacją bieżącą, natomiast analitycy i tak uważali, że inflacja gdzieś tam spadnie do celu. W tym momencie są dużo większe wątpliwości, czy ta inflacja spadnie do celu, więc mamy jakąś tam destabilizację, to jest czynnik nowy. A ja jeszcze raz wrócę do swojej poprzedniej tezy. Nie mieliśmy w zasadzie przez ostatnie 20 lat tak mocnego rynku pracy i tak wysokiej inflacji, więc wydaje mi się, że te oczekiwania inflacyjne mogły się destabilizować na nieco dłużej. A więc przy wysokich oczekiwaniach to trudno będzie zbijać dynamiki płac nominalnych. No i teraz włóżmy w tę panoramę, którą pan narysował, tę panoramę polską, Radę Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski. Tutaj mamy jednak dosyć jednoznaczne sygnały, że stopy procentowe w Polsce raczej nie będą rosły, raczej będą obniżane. I to w warunkach wysokiej inflacji, bardzo dalekiej od celu, bo inflacji mniej więcej 10-procentowej. Czy to wszystko, te układanki daje się jakoś skomponować w jedną całość? Czy to jest tak, że pana zdaniem to, co mówi i Narodowy Bank Polski i częściowo, nie wszyscy, ale częściowo przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej, no jest odległo od rzeczywistości, jest takim myśleniem życzeniowym, jeżeli chodzi o kwestię spadku inflacji w Polsce? Moim zdaniem Rada Polityki Pieniężnej tkwi jeszcze, powiedzmy, w tym tak zwanym poprzednim paradygmacie odczytania pewnych danych makro. Banki centralne zachodnie, one już skręciły w kierunku tej nowej interpretacji. Znaczy, od zawsze my widzieliśmy, że tak naprawdę główną determinantą inflacji w dłuższym terminie jest rynek pracy. Natomiast to nowe odczytanie polega na tym, że my myśleliśmy, że ten rynek pracy zadziałał wcześniej i że będzie szybciej działał bezinflacyjnie w momencie, kiedy gospodarki będą spowolniały. A to wcale tak nie musi być. Rynek pracy to jest, powiedzmy, że nowy czynnik, który nam podwyższa inflację i on zostanie z nami na dłużej. I teraz banki centralne zachodnie, EBC, Fed, one moim zdaniem już skręciły. Dlatego można odnieść wrażenie, że Fed prowadzi bardzo dziwną retorykę, sugerując, że czekają nas jeszcze podwyżki stóp procentowych,
momencie, kiedy mają inflację tam 4%, a w kolejnym miesiącu będzie 3%. U nas inflacja jest za ostatni odczyt za maj 13%, natomiast Rada Polityki Pieniężnej twierdzi, że w najbliższym czasie będzie się rozpoczynała jakaś tam dyskusja o obniżkach stóp procentowych. Oczywiście to jest warunkowane spadkiem bieżącej inflacji, natomiast wydaje mi się, że uczestnicy rynku raczej odczytują to w ten sposób, że czekają nas obniżki stóp procentowych. Dlaczego mówię o odczytaniu Rady Polityki Pieniężnej? Bo oczekiwania inwestorów już idą w kierunku obniżek stóp procentowych, więc absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że oczekiwania konsumentów również już tak naprawdę włączają w jakieś optymalizacje dochodów efekt obniżek stóp procentowych, więc przysłowiowy Kowalski naprawdę już może zacząć podejmować decyzje zakupowe na podstawie tego, że okej, Rada Polityki Pieniężnej niedługo obniży mi stopy. To oczywiście potencjalnie zwiększa zagregowany popyt w gospodarce. Rada Polityki podkreśla, że to dobrze, bo mamy jakieś spowolnienie gospodarcze. Tak, oczywiście, to jest dobre w momencie, kiedy funkcją celu Rady Polityki Pieniężnej jest stabilizowanie wahań aktywności gospodarczej, natomiast z punktu widzenia dojścia do celu inflacyjnego to wcale nie jest dobre, bo tak naprawdę moim zdaniem oddalamy się przy takiej narracji od realizacji celu inflacyjnego. Zresztą podajmy taką ciekawostkę. W ostatniej projekcji inflacyjnej inflacja w 2025 roku ledwo wracała do celu. Powiedzmy, że wracała do przedziału wahań, czyli 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Zrobiliśmy takie proste ćwiczenie ostatnio. Sprawdziliśmy, co się zmieniło od tej projekcji w warunkach, powiedzmy, że startowych dla nowych wyliczeń analityków NBP. No i doszliśmy do wniosku, że nic nie zmieniło się in minus, to znaczy żadne dane nie pokazują, że idziemy w kierunku niższej inflacji w 2025 roku. Natomiast ta projekcja została przygotowana przy stałych stopach procentowych, czyli tam stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest 6,75. Natomiast członkowie Rady Polityki Pieniężnej, dyskutując o obniżkach, próbują nam chyba powiedzieć, że jeżeli te stopy będą niższe, to i tak inflacja wróci do celu. To moim zdaniem jest tam pewien zgrzyt komunikacyjny i biorąc pod uwagę stan rynku pracy i biorąc pod uwagę możliwość, że z uwagi na pewną deflację na rynkach towarowych, którą teraz obserwujemy, inflacja odchyli się w dół, wesprze konsumentów, próba podejmowania decyzji, których efekty będzie widać dopiero za 2-3 lata na podstawie bieżącej inflacji, no jest błędna. A proszę mi powiedzieć, to co Pana zdaniem musiałoby się stać, tak, żeby Rada Polityki Pieniężnej faktycznie miała przestrzeń do obniżek stóp procentowych już w tym roku? Bo o tym się mówi, że te obniżki to będą pod koniec roku. Tak, i tu wydaje mi się, że tu są dwie narracje dotyczące tych obniżek stóp procentowych. Jedna jest, bym powiedział, taka mocno polityczna, związana z cyklem wyborczym. Do tej nie chciałbym się odnosić, bo ja wolę jednak mówić o warunkach makro. Ta druga, ekonomiczna, ona opiera się na tym, że przede wszystkim gospodarka silnie zwalnia. Historycznie okazywało się, że polska gospodarka była jednak bardzo odporna na te szoki, które płynęły z gospodarki globalnej, więc nie jest to na razie mój scenariusz bazowy, że ta gospodarka mocno zwolni. I przede wszystkim zwalniająca gospodarka, ona powinna istotnie wpłynąć na zmniejszenie dynamiki płacowej. Jeśli coś takiego byśmy zobaczyli i w tym przypadku akurat płace są kluczowe, no to wtedy myślę, że Rada Polityki Pieniężnej mogłaby się zbliżać do rozważań, czy przypadkiem nie obniżyć stóp procentowych. Natomiast biorąc pod uwagę, że no, ja się raczej nie spodziewam, że będziemy mieli do czynienia z takim scenariuszem. No i stąd jakby prosta konstatacja, która jakby prowadzi mnie do tego, że w tym roku jednak Rada nie obniży stóp procentowych i obniży może w połowie przyszłego roku. I teraz jakby, żeby była jasność. Banki centralne mówią różne rzeczy. Bankierzy centralni mówią różne rzeczy, potrafią zmienić zdanie. Ja pamiętam, jak Fed zaczął publikować oczekiwaną ścieżkę stóp procentowych, tam były tak zwane kropki. Zresztą one dalej funkcjonują.
Janet Yellen, ówczesna prezes, sugerowała, że proszę się nie przyjmować tymi próbkami, bo one się poruszają w górę, w dół. Członkowie jakby komitetów, które ustalają stopy procentowe, oni mogą zmieniać zdanie, oni się poruszają w rytm danych. Naszym zdaniem Rada Polityki Pieniężnej zastanowi się nad danymi, wyczyta nowe artykuły na ten temat. Prawdopodobnie zostaną zrobione też badania na rynku polskim. No i Rada Polityki Pieniężnej zmieni zdanie. No, dlatego uważam, że w tym roku cięć nie będzie. No zobaczymy jak to będzie, aczkolwiek ten scenariusz, który pan zarysował, jest bardzo, bardzo interesujący, no i przekonywujący. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest program Rzecz o Biznesie. Za chwilę porozmawiamy o tym, czy możemy liczyć na solidny wzrost polskiej gospodarki. Moim gościem jest pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie Piotrze, co z tym wzrostem? Na ile w tej chwili gospodarka nam hamuje? Na ile ten wzrost jednak będzie? Jaka jest pana diagnoza sytuacji? Panie redaktorze, co do tego, w jaki sposób może się kształtować wzrost gospodarczy w tym roku, ja jestem, przyznam, w takim wiodącym nurcie, to znaczy wszyscy mieliśmy wrażenie, że najgorszy był kwartał pierwszy, gdzie mieliśmy recesję, płytką, ale recesję, natomiast kolejne kwartały powinny przynieść jakąś poprawę. Co prawda co do drugiego kwartału oczekiwano, że ta poprawa już może być taka całkiem spora. No w tej chwili po danych, które mamy za kwiecień, za maj, no nie wygląda na to, żebyśmy tak szybko odbijali do góry, ale może się okazać, że już z tej recesji się wyrwiemy i bardzo niewielki, ale wzrost będziemy mieli. Trudno to ocenić w pełni, bo troszeczkę nam gospodarka zmienia strukturę. W trochę mniejszym tempie idziemy przemysłem i towarami, wolniej niż żeśmy się spodziewali, natomiast lepiej dzieje się w usługach. Widać, że my jako konsumenci zmieniamy portfel, znaczy taki model konsumpcji. Zmieniamy model konsumpcji na jaki? No, kiedyś, kiedybyśmy dyskutowali o tym, w jaki sposób wygląda reakcja na recesję, na taki słabszy czas dla konsumentów, no to zawsze wszyscy mówili, że w pierwszej kolejności idą do odcięcia usługi, zaraz po nich te dobra trwałego użytku i tak naprawdę koncentrujemy się na tych dobrach szybko zbywalnych, po prostu żeby przetrwać, ale tych przede wszystkim usług nie ma w ogóle, a tych dóbr trwałego użytku kupujemy tylko trochę. W tej chwili widać, że nie ma jakiegoś bardzo głębokiego cięcia po usługach, takiego jakbyśmy się spodziewali, natomiast jest głębsze po dobrach trwałego użytku, natomiast nie widać cięcia po tych dobrach szybko zbywalnych. Troszkę żyjemy chwilą i usiłujemy przeczekać do bardziej pozytywnego czasu, ale to nic złego. Jeżeli te dobra są sprzedawane, to z czasem powinny się pojawić i inwestycje, i większy ruch w dobrach zaopatrzeniowych. No właśnie, bo konsumpcja była jednym z takich silników polskiej gospodarki, konsumpcja ze wszystkimi swoimi zaletami, ale też wadami. No, przyjmijmy, że konsumpcja wygląda jako tako, natomiast jak pozostałe silniki, na przykład kwestia eksportu? Jeżeli chodzi o eksport, to on jeszcze wciąż wygląda dobrze, słabiej niż, jeżeli chodzi o dynamiki, niż to, co widzieliśmy w zeszłym roku. No ale pamiętajmy, że zeszłoroczne dane były mocno zaburzone tym, że również zmieniały się ceny i z 20% wzrostu, tak naprawdę realnego wzrostu, to było pewnie z 5, 6, może 7%, reszta to były zmiany cen. Teraz one aż tak mocno nie idą na światowych rynkach, więc te dynamiki eksportu nie są tak imponujące jak poprzednio. Trochę też niepokoi to, że mamy niespecjalnie bogaty portfel zamówień, on jest taki stagnacyjny, gdyby go porównać z tym, co się działo w zeszłym roku. Natomiast jeżeli myślimy o wpływie całego eksportu na PKB, czyli takiego eksportu netto, to pamiętajmy, że tam drugim ważnym komponentem jest import. I w zeszłym roku dosyć istotnie spłaszczał nas wysoki import, bo myśmy kupowali dużo surowców, komponentów do tego, żeby zrealizować duże zamówienia. A w tej chwili tak naprawdę idziemy na spłaszczenie tych rezerw, no bo na razie zamówień nie ma. Importu nie ma dużo, tam są wręcz dosyć mocne spadki. W związku z tym ten eksport netto, który się wlicza do PKB, wygląda całkiem przyzwoicie. Nie ma tego plusa na zapasach, na zmianie stanu zapasów, natomiast nie ma tego minusa na eksporcie netto, a wręcz jest plus. Dlatego, że eksport jest przyzwoity, a import spada.
Kolejnym silnikiem gospodarki, i to w Polsce od dawna wygląda kiepsko, są inwestycje. Czy widać jakieś światełko, światełko nadziei, jeżeli chodzi o kwestie związane z inwestycjami, że one się odbiją od tych bardzo niskich poziomów, no i właśnie staną się takim prawdziwym silnikiem gospodarki? O inwestycje faktycznie jest trudno, panie redaktorze, bo w tej chwili mamy taki bardzo niepewny czas. Pamiętajmy, że zdecydowana większość inwestycji to są inwestycje, no, przedsiębiorstw w rozbudowę i unowocześnianie bazy produkcyjnej. My w tej chwili nie bardzo mamy sprzyjające warunki, żeby to robić, bo po pierwsze nie ma pewności, co się będzie działo z popytem w przyszłości. No, na razie zamówienia są, no, takie sobie. I też mamy kłopot z drugim z warunków koniecznych do tego, żeby inwestycje były duże i szybkie, to przewidywalność otoczenia takiego prawnego biznesu. My w tej chwili jesteśmy w przededniu potencjalnych dużych zmian, mogą pojawić się duże projekty jakichś regulacji gospodarczych, no, zbliżają się wybory, tam się może sporo różnych ciekawych rzeczy pojawić, a to jakieś podatki, a to jakieś wydatki. I może się okazać, że te warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, no, nie będą optymalne. I tak naprawdę my w tej chwili nie przesądzamy, co będzie, ale ta niepewność, przynajmniej część przedsiębiorców, skłania do ostrożności i do przeczekania. Choć z drugiej strony warto powiedzieć, że jeżeli byśmy popatrzyli na wyniki ubiegłego roku, no to wzrost inwestycji przedsiębiorstw wcale nie był słaby, on był nawet trochę lepszy niż wzrost inwestycji ogółem, więc widać, że no to nie przedsiębiorstwa hamowały w zeszłym roku, w tym roku trochę na początku tak. Z drugiej strony mamy sporo oddanych do użytku inwestycji tych publicznych, które miały opóźnienia z zeszłego roku. W tej chwili co jakiś czas pojawiają się, no, dobre dane dotyczące budownictwa, jakiś taki pojedynczy strzał, i zawsze wtedy się zastanawiamy, który to fragment drogi ważnej był zafakturowany, a liczony w setkach milionów złotych, co podbiło wyniki danego miesiąca. I oczywiście widać, że w miarę pojawiania się, no, tych inwestycji już w księgach, no, widać, że tutaj jest troszeczkę mocniej z tej strony, więc inwestycje w infrastrukturę i na poziomie krajowym, i na poziomie lokalnym trochę nam poprawiają ten wynik. Czekają nas cztery gorące miesiące pod względem politycznym, czyli kampania wyborcza i później wybory. Jakie one mogą mieć wpływ na kwestie gospodarcze w Polsce? Panie redaktorze, no, co do zasady, przedsiębiorcy zazwyczaj oczekują tego, żeby pomysłów na bardzo głębokie zmiany w gospodarce nie było zbyt wiele. My nie oczekujemy, że ktoś nam zapewni i obieca, że warunki będą jakieś super świetlane już za tydzień, bo to wiemy z doświadczenia, że nie zawsze daje się załatwić, nawet mimo dobrych intencji. Natomiast oczekujemy, no, takich zapewnień, że warunki gospodarcze nie będą się jakoś istotnie pogarszać, i takie zapewnienie jest już często dla nas wystarczające do tego, żeby inwestować. Więc w tej chwili my jako przedsiębiorcy spokojnie patrzymy na te, jakie będą propozycje wyborcze, zdając sobie sprawę, że, no, duże ugrupowania, chcąc skłonić do siebie, no, duże rzesze wyborców, no, będą miały tendencję do obiecywania i do proponowania różnych programów, które raczej będą sprzyjały wydatkom niż oszczędnościom. W związku z tym, skoro wydatkom, no to oczywiście też i gdzieś podatkom wyższym, niekoniecznie wprost w tych miejscach, które się nazywają podatek, no ale gdzieś zawsze jakieś daniny, opłaty będą rosły, żeby można było te większe potrzeby zrealizować, żeby je można było sfinansować. I oczywiście to jest zawsze jakaś obawa, że mogą nam się pojawić, no, dodatkowe daniny, które obciążą wytwarzanie dobrej usługi. Tymczasem, jak dosyć często, może zbyt często mawiają dziennikarze, złoty nam się, no, generalnie nam się umacnia. Dlaczego? No, perspektywy, o których mówimy, są raczej takie niepewne, a tutaj mamy umocnienie złotego. Panie redaktorze, jeżeli by popatrzeć na to od strony takiej, nazwijmy, technicznej, to prawdopodobnie to jest złożenie kilku rzeczy. Po pierwsze, w bilansie obrotów bieżących my mamy cały czas wyniki pozytywne, mimo że spodziewaliśmy się tutaj jakichś pogorszeń, my cały czas mamy nadwyżkę. Mamy też na wynikach przepływów kapitałowych całkiem dobre dane. Oczywiście widzimy je tylko z kwietnia, ale podejrzewamy, że maj i czerwiec musiały być dobre. Napływa na nasz rynek sporo kapitału z zewnątrz. Widać, że ocena naszych perspektyw jest bardziej optymistyczna u inwestorów zewnętrznych niż u nas na miejscu. No i to jest tak silny napływ, że mimo że NBP bardzo istotnie skupuje pieniądze z rynku, no to złoty się umacnia. Warto powiedzieć, jak mocno NBP pieniądze z rynku skupuje. Zazwyczaj to jest 1,5 miliarda
miesięcznie euro, natomiast w kwietniu było to prawie 6, w maju to było 4, a tak naprawdę trochę więcej, bo NBP dokupił też złota za te pieniądze z rynku i tak naprawdę to nie ubyło z rezerw, tylko jest w innym miejscu, więc pewnie pieniądza było ściągnięte ze 6 miliardów i widać, że mimo wszystko złoty się umacnia. Natomiast trzeba spokojnie do tego podchodzić, co będzie w przyszłości. Pamiętajmy po pierwsze, że te napływy mogły być takie troszeczkę krótkotrwałe, mogła to być krótkotrwała spekulacja, ktoś chciał zaparkować pieniądze dobrze oprocentowane i być może je za miesiąc, dwa, trzy wyjmie. Może się okazać, że ten strumień będzie mniej intensywny w kolejnych miesiącach, a może też się okazać, że będzie nawet pewien odwrót tych kapitałów. Pamiętajmy, że część inwestorów wchodzi na nasz rynek, nie mając tak zwanych limitów na cały rok, ale na 180 dni, więc jeżeli ktoś wchodził w styczniu, no to wychodzi w lipcu, jeżeli ktoś wchodził w lutym, no to wychodzi w sierpniu, tak? Więc pamiętajmy, że często miesiące letnie są takie, że część inwestorów opuszcza nas rynek, bo musi, a wszyscy inni się zastanawiają, co się stało, że się złoty osłabił i na przykład się dołączają, wtedy już jest niedobrze. Natomiast nie przewiduję, żeby tam były jakieś bardzo głębokie korekty. Mam też nadzieję, że w sytuacji potencjalnego osłabienia złotego, być może w sierpniu, no NBP nie będzie tego procesu wspierał, ale raczej będzie stabilizował złotego, no bo proszę zobaczyć, że umocnienie złotego bardzo istotnie zbija nam inflację. W cenach przemysłowych w maju, jeżeli mówimy o przetwórstwie, mieliśmy ceny niższe niż przed rokiem o 1,5%, więc to już nie było, to jest zjawisko nienotowane od bardzo dawna, a po 2-3 miesiącach bardzo podobne efekty będzie widać również w detalu, jak te ceny z hurtu, z przemysłu przeniosą się na handel detaliczny. No oby tak było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. To był program Rzecz o Biznesie. Zapraszam na kolejne. Marcin Piasecki. Do zobaczenia.